Strefa płatnego parkowania oczywiście zostanie powiększona, o ile zgodzą się radni. Nikt z radnych nie mówi otwarcie, że jest to po prostu zwykły podatek od posiadanego pojazdu. Tłumaczenie, że powstaną jakieś tam parkingi, to jest bajka na resorach i proszę w to nie wierzyć. Oczywiście podczas wyborów na prezydenta, wyborów do Rady Miasta była taka bajka o tak zwanych parkingach podziemnych. Oczywiście nie powstały te parkingi, a została wprowadzona strefa płatnego parkowania. Na czym to się skończyło? Ano na tym, że każdy, kto posiada sobie pojazd, parkował dotychczas za darmo pod blokiem, teraz będzie oczywiście za to płacił biznes, tylko dlatego, że posiadają Państwo pojazd. No niestety, tak to jest. Ale wszystko w rękach radnych. Jeśli nie będziecie naciskać, żeby ta strefa płatnego parkowania nie została poszerzona, wręcz zlikwidowana całkowicie, to niedługo będziecie płacić za to, że śpicie we własnym pokoju, bo jeśli potrzebne będą pieniądze, to oczywiście przepis się znajdzie. I radziłbym się zastanowić, czy wasz radny głosuje tak, jakby wy sobie tego życzycie, czy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, że radny głosuje tak, jak mu każe jeden, jedyny, najważniejszy.